Ojca i Syna i Ducha Świętego. Stanęliśmy pod tym krzyżem, papieskim krzyżem, który tutaj stoi i świadczy o naszej wierze, o mocy Chrystusa, o dobru, o miłości, którą nam daje. Witam nas wszystkich, którzy tu jesteśmy, którzy uczestniczymy w tej Eucharystii, tych wszystkich, którzy poprzez internet łączą się z nami. Pozdrawiam i w imieniu księdza proboszcza, który miał dzisiaj z nami być, proboszcza tej parafii. Otwieramy nasze serca, przedstawiamy Panu Bogu, który poprzez krzyż dokonał naszego zbawienia, zmiany jakościowej naszego życia. Polecamy wszystkie intencje nas samych. Z pomocą Eucharystii w następujących intencjach. Ja o Bożą nieustanną opiekę na papieża, biskupa, kapłanów, osób konsekrowanych, o nowe święte powołania kapłańskie, zakony misyjne oraz o Boże panowanie w naszej ojczyźnie, w naszych parafiach, w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Ksiądz Ludwik Wawrzeczko, misjonarz świętej rodziny z Madagaskaru, do opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej, patronów ojczyzny i świętego anioła stróża Polski, aby Bóg obficie darzył nasz naród darami swojej łaski i pomógł nam nie zmarnować tych darów. Ksiądz Antoni Wawrzeczko, misjonarz z Wysp Oceanu Indyjskiego, za dusze wszyscy cierpiące i zmarłych rodziców Irenę i Józefa. Ksiądz Sławomir Suski z parafii świętego Wawrzyńca w Mielowicku, o moc wiary w ojczyźnie oraz o błogosławieństwo Boże dla parafii. Wszystkie nasze osobiste intencje przedstawię Panu Bogu, a na początku przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i niewierności. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu.
mocy Boże, Twój Syn posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach, podczas drogi ludu, lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jarcie palącym, które kąsały ludzi, tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli potem ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli ktoś kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Słuchaj mi, ludu, nauki mojej,
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznane za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię ponad wszystkie imię, aby na imię Jezus gięło się każde kolano istot niebieskich, i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Oto słowo Pańskie.